Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj, prawda, Żaba Dave, dobry tak dzień, jak zwykle. Dobry dzień, słuchajcie, dzisiaj, prawda, ja i Dave'ik w straganach, prawda, stragany, będziemy tutaj, prawda, sprzedawać, jak widać, klientów mamy pod dostatkiem. Dave'ik, powiedz, co jest najważniejsze pod odcinkiem? Jak to co? Łapka w górę, subskrypcja i wejście na szef szczepa! No przecież... No nie przecież, ma. Że te wszystkie trzy rzeczy trzeba spełnić, czyli prawda, kto zostawił subskrypcję, ten jest dzik, ten jest, prawda, w ekipie tostowników Szczypsona i koniecznie to zróbcie, ponieważ lecimy już do 100 tysięcy subskrypcji, brakuje nam niecałe 10 tysięcy subskrypcji. Jakby się to udało zrobić do końca wakacji, to byłbym w bardzo dużym szoku, więc proponuję, żebyśmy się wyrobili do moich urodzin, czyli do 29 września. To byłby idealny prezent na urodziny, żeby mieć 100 tysięcy subskrypcji. A dodatkowo możecie zdawić lajka dla zasięgów, prawda, 5 tysięcy w górę i w lat. O nie, stary, ja już pokazałem, co tam jest za mną. Ja za dużo pokazałem niechcący, ale to nieważne, zaraz tam przyjdziemy. Łapka w górę dla zasięgu, prawda, możecie zostawić 5 tysięcy łapek w górę i kolejny odcinek, prawda, wlatuje. O kurczę, jak zrymowałem chyba. Ale to może nie. Weszło. Weszło. A dodatkowo możecie wbić na nasze Instagramy, prawda? Dawid Podłoga Kochanek, Szczypson przez 2N. Zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dobra, Daveson, pokażmy co my tu mamy, bo tu się strasznie dużo pozmieniało i myślę, że wam się to spodoba, co się tu pozmieniało, ponieważ postanowiliśmy zrobić w końcu... Powiedz to. Muszę to powiedzieć, bo to jest to. Moi drodzy, nastała ta chwila, kiedy coś się kończy, coś się zaczyna. Zapraszam. Trzeba przejść. Bo to trzeba pokazać. Tak, to trzeba żadne pokazać. Słowa nie to trzeba pokazać. Cuda. Jak widzicie, słowa nie to jest po prostu niesamowite, co tu zrobiliśmy. Zrobiliśmy logo Chef Shopa. Oczywiście jest troszkę się różni, ponieważ to jednak Minecraft, nie byliśmy w stanie z tego zrobić tak perfekcyjnie, idealnie, ale zrobiliśmy to w miarę możliwości naszych. No prawda, Chef Shop. Kto jest Team Chef Shop? Napiszcie w komentarzu koniecznie. Hashtag Team Chef Shop w komentarzu, wszyscy piszą, nie? Ten. No i jest prawda, prawda, Żaba Dave, który jest obśliniony już troszkę mniej, troszkę się powycierał ten pomnik. Prawda? No i jest, prawda, też tostownik Szczypson tutaj obok, prawda, z moim, prawda, czekajcie, porównajcie to. Zadowolony jak nigdy. Ja to idealnie mogę porównać, patrz. O, widzicie to? A ja też się mogę porównać. No idealnie to wygląda, idealnie. No a dodatkowo, jak widzicie, wyrównaliśmy tutaj cały ten teren po to, żeby tutaj było więcej miejsca, żebyśmy mogli zrobić więcej rzeczy. Ja też troszkę poprzerabiałem tutaj ten mój domek, ponieważ on wyglądał zupełnie inaczej. I jak widzicie, ulica. To jest też ciekawa sprawa, za niedługo dowiecie się więcej, dlaczego tu są ulice i dlaczego chcemy zrobić ulicę, ale to będzie naprawdę bomba, bomba, no. Zobacz to. Droga jednokierunkowa. Tak, tutaj już, tu jest droga, a z drugiej strony, pokażmy to. Dobrze. Droga jedna kierunkowa, a z drugiej strony, prawda, zakaz wjazdu wszelkich pojazdów, no i tyle, no. Zakaz wjazdu. Więc to jest perfekcyjne, co? Droga kierunkowa. Jednokierunkowa, dobra. Dawaj, ja chcę wejść na ten mój pomnik. Tu w ogóle trzeba to dokończyć, bo tutaj od dołu widzisz, jest jeszcze. No, ten pomnik tak lekko łamie zasady fizyki, ale to nie martwcie się. Wow, tam jest zamurowane. Nie wiem, czy my nie wyjdziemy, stary ten. Bo ta moja głowa jest zamurowana, ale czekaj. Da się, bo chcę wejść na łapę, czekaj. Da się? Nie, tak. Ale a dobra, czekaj, ja wiem, jak to mogę zrobić. Wow, tu? Ale ojejku, nie wyjdę tak tędy, tu. Chodź tutaj od środka, dawaj od środka. Bo tam nie doskoczysz, okay. To jest chyba za wysoko. Dawaj od środka. Tu. Dobra. I uwaga, pa jak wleciał, pa. I uwaga jeszcze raz. Gdzie ty jest? A, wow, jak perfekcyjnie wjechał. Dobra, czekajcie, tutaj to dajemy tak. I dawaj na głowę moją, tam. O, u ciebie jest dziura, więc u mnie też powinna takowa dziura być, więc tutaj, prawda, zrobię... Tak, wow, spadłem sobie, ale to nieważne, nie, spokojnie, Dave'ik, nie ma co się martwić. Nie, tak, albo w sumie to było dobre, mi się to podobało, taki małe, to idealnie tak tu się będzie wylatywać. No, Dave'ik, jak ty coś wymyślisz, to jest bomba. Pa, jaki tu jest widok w ogóle, ja nie mogę, ten statek, to wszystko widać. Naprawdę to palionowo zaczyna w końcu jakoś porządnie wyglądać. Dobra, stary, i chodź, bo jeszcze jedną rzecz zrobiłem, ale o niej ci jeszcze nie powiedziałem. Wam też tego nie mówiłem, bo to schowałem, prawda, ale chodź, zobaczysz, uwaga, zeskakujemy na dół, prawda. O, dobra, już ja już przez chwilę myślałem, czy na pewno mam flaki założone. Ale dobra, ja chodź tutaj na dół i patrz, dobra, bo tutaj,
Wydawałoby się, zwykły magazyn, prawda, nic takiego tutaj nie ma, ale schowałem tutaj, prawda, zaznaczyłem sobie wiadrem. Patrz. No. I patrz, tu mam zejście na dół. O kurde, co to? To jest miejsce, w którym, no widzisz co tam jest? Jest książka. Weź ją książka. I zobacz co tam jest. Ja ci powiem po prostu, znaczy ty to domyślisz się, ale ja ci powiem, to jest pierwsze zamówienie na Chef Shopie. To jest pierwsze zamówienie na Chef Shopie, więc to jest legendarna książka, stary. Hashtag Chef Shop Team, IG Chef Shop, strona chefshop.com, to jest to! Jezu, dokładnie, pan, widzisz? No i to jest coś perfekcyjnego. Tutaj co innego wcześniej pisało, ale to zmieniłem, żeby, prawda, tutaj, bo to było tam, to było tak na szybko robione, ale to jest, prawda, pierwsze zamówienie na Chef Shopie, więc to jest legendarne zamówienie, więc ja postanowiłem je tutaj schować w tym, prawda, moim sejfie. I tylko, podoba, słuchaj, tylko ty o nim wiesz, no. więc cicho. Dobra, okej, nikomu nie wygadam, obiecuję. Ale jesteś pewien, czy to nie było? Mam nadzieję, no. Czekaj, zamuruj to, bo ty chyba masz... Jezu, David. I wiadrem, prawda, to jest nasz znak, uwaga, zaznaczamy, prawda, wiadrem, że tam to właśnie jest. No i dodatkowo... Dobra. Tak bardziej. I dodatkowo wiesz co musimy zrobić? Ty wiesz, bo ja z tobą to rozmawiałem, ale powiem to wam. Chcemy zbudować stacjonarnie Chef Shopa w Minecraft. I mamy idealne miejsce na to wybrane już. Chodź tutaj, prawda. Za dużo dobrych wieści, no. Ale jak widzicie, są te dwa nasze posągi. Jestem i ja, i Davik. I prawda, idealnie wręcz perfekcyjnie pasuje tutaj, prawda, Chef Shop pod Chef Shopem tak naprawdę. I to jest idealne miejsce, bo będziemy mieli, nie dość, że tutaj, wiesz, wielki budynek, prawda, wielka Chef Shopowa jakby metropolia. Dokładnie. Dodatkowo w środku, Davik, musimy sobie zrobić koniecznie dwa biura, moje i twoje, prawda, dwóch szefów prawdziwych. Zrobimy jakieś, wiesz, biurowce takie dla pracowników i tak dalej. Może tam kogoś zatrudnimy kiedyś, zobaczymy. No i przede wszystkim magazyn i wszystko i tak dalej. No i też ulice też mają z tym troszkę związek, ale to kiedy indziej. Dobra, w każdym razie, Davik, musimy to zbudować. Tak? Ja proponuję, żeby kolorystyka naszego szef-shopowego budynku to było biało-czerwony. Przepraszam, biało-czarny. Biało-czarny, bardzo mi się podoba biało-czarny, ten pomysł, bo to jest wiesz... To jest perfekcyjne zestawienie. Ale gdybyś mógł pokazać zmianę w swoim domku, kurde, bo ja tutaj nie byłem dawno. Ale że co? A tu stary, zrobiłem sobie... To też jest... No, nie mogę o tym mówić, ale to ma związek z ulicą, no. George? To będzie taki... George? Gdzie jest George? Aaaa! Ale gdzie? Zabiłeś George'a? Nie, to nie był chyba George. George chyba tam został, prawda, w tym, tam u siebie, gdzie miał być. Ale patrz, w tym miejscu musimy zacząć budować Chef Shopa. Ja chcę to zrobić z tobą. Dobra. Okay. To chodź, bo tutaj mam rzeczy, które nam są potrzebne. Mam barwnik, mam, czekaj, bo myślałem, że z cementu to zrobimy i chodź. Lecimy zrobić od razu cement, bo Gosia robi, z tego co pamiętam, tak, aczkolwiek mogę się mylić. Nie, dobrze, jaki ja jestem potężny, stary, że ja to wymyśliłem. Przynieś mi więcej, jak to się nazywa? Wow, aż mi budzik zadzwonił, przepraszam. Przynieś mi więcej piasku i żwiru. Szukam. Mam piasek i mam żwir. Dobra, to chodź na górę, pa, ja cię nauczę jak się to robi. Albo cię nie nauczę, bo za długo by to było tłumaczyć. Daj mi po prostu ten piasek i żwir. Piasek i żwir. I tylko jest jeden problem z tym, wiesz? Musimy zaraz pójść do wody, bo potrzebujemy wody, żeby to się nam udało, ale dobra. Zobaczysz. Ja, ty wiesz, to chyba ja, o ja, o. Co? Czy to będziesz musiał wszystko zalewać? No. Ja. Dobra, chodź. To nie, czekaj, ja chciałem wyjść z domku i wlazłem tam z powrotem, zapomniałem już jak mieszkam. No wiem, ale patrz, tu jest woda, tu jest, czekaj, bo jest noc, stary. Ja proponuję, żebyśmy poszli w kimę, co ty na to? A masz tam dwa łóżka? Nie, ale jak ty się, no nie. Dobra. Dobra, ja się kładę, połóż się tam i dzień zaraz czekaj, będzie. Czekaj. Zaraz będzie dzień, mówię ci, to tak działa. Teraz już nie trzeba w Minecrafcie spać w łóżkach, nie wiem czy wiecie. O, patrz, widzisz, kurczę, wystarczy się położyć normalnie, taką modyfikację mamy. No, takie to. Dobra, patrz, i to musimy tutaj dać i to mówię ci, ale to szybko pójdzie, mam nadzieję. Przynajmniej. Okay, patrz, no najlepiej będzie chyba, patrz, o ja wiem, ale ja mam pomysł, mamy przecież diamentowy kilof. Więc patrz, ty stawiasz, ja rozwalam. Dobra. I dawaj, ustalmy miejsce, no, o tu, dobra, okej, może być. Widzisz to? Czy ty to widzisz, jak to zasuwa?
Czy ty to widzisz, jak to zasuwa? No, w miarę to działa, ale mamy do zrobienia tak 4 staki, nie wiem, wiesz? Ja, to może cięcie szybkie, co? Dawaj. Dobra, to uwaga, wracamy zaraz, jak już będziemy mieli, prawda, wszystko zrobione. Dobra. Podmienisz to szybko. Jasna sprawa, Biko. Ale mocny odcinek, stary, dobrze to idzie. Czekaj, biały beton, tak? Było 4 staki tego, no. Jest. Dobra. To rozwal i weź to tam, ten, dobra. Wznawiamy. Dobra, jesteśmy, udało nam się, trochę to trwało, ale mamy, jak widzicie, prawda, te 4 staki betonu białego i 4 staki betonu czarnego, to jest idealnie, żeby, prawda, teraz zrobić chef shopa i stary, ten początek musi być perfekcyjny, perfekcyjny początek. Jasne. Czyli mniej więcej trzeba znaleźć środek, stary. Środek musi być gdzieś tak na środku chef shopa, między H a O może, co? H a O, dobra, no, czekaj, a co jest między, a co, czekaj, mam do ciebie zagadkę. No? Co jest między H a O? E. Nie, 2. Aaa, no ale prawda, ale według... Taki żarcik, taki żarcik. Ale według wzoru szef-shopowego między H a O jest E. No niby tak, ale według wzoru chemicznego między H a O jest 2. H2O. Dobra, stary, rozpocznijmy to. Ja proponuję, żebyśmy zrobili tak. Jakby krawędzie zrobić czarnego betonu, nie? Tu na przykład, czekaj, środek trzeba wybrać jakoś tak. Środek jest między H a O, czyli to jest dziś, czekaj, to jest środek? Tak, chyba tu jest środek, czyli tu by chodziło, że tak, czyli wejście do chef shopu, prawda, będzie tutaj. Dobra. Coś takiego, to jest idealne i teraz białym cementem, prawda, lecimy tak. Widzisz to? O, mamy wejście do chef shopu. Ale czekaj, w sumie ja bym zrobił to bardziej takie kanciaste, może. Mhm. I po prostu, żeby to, wiesz, miało jakiś swój taki urok. I czekaj, zróbmy... Tak. Kombinuj to. Ja kombinuję, obserwuję. Zawsze lubię kombinować. Kombinuję jak koń pod górkę, jak to mówią. Dobra, tak, coś takiego, widzisz? No mi się takie... O, i tu? No, ej, to będzie mocne, stary. I teraz, lecimy tutaj, tak? I tu będą okna takie duże. Wiesz, o co chodzi. Dobra, tak. Więc możesz też jakieś szyby ogarnąć. Chociaż nie skończymy tego na pewno teraz, bo ja bym chciał, żeby to był taki duży budynek szef-shopowy. Tak. Czekaj, ile tu jest? Ile tu jest? Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Kierujmy się piątką, prawda? Pięć, czyli tak. I tu leci tak. O. No i superancko, prawda? Perfecto, jak to mówią. Dobra, to bym... I to jest nawet dobrze się składa, że tak zrobiłem, bo teraz patrz, robimy coś takiego. I to będzie takie przejście, przez które będzie trzeba, wiesz... Tu będą drzwi drewniane. Jakieś takie, znaczy takie, co się da otworzyć, a tu będą drzwi, które da się otworzyć tylko i wyłącznie za pomocą dźwigni od wewnątrz. Tak, żeby po prostu niepożądany, prawda, klient nie mógł wejść do środka. Okej. Dobra, no, to jest dobre. No, chyba będzie wiemy. Będzie musiał zadzwonić, by... Halo? Halo? Co masz? Ile? Mogę wejść? Ile? Albo tak, albo nie. No stary, mi się to podoba. Wydaje mi się, że ten chef shop naprawdę będzie potężnie wyglądać. Nie będziemy budować całego na odcinku, bo odcinek by trwał mega długo. Może wybudujemy to na jakimś live'ie albo poza odcinkiem. Po prostu jakoś, żeby to was nie zanudzać. Tymczasem dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. I prawda, zapraszam was bardzo serdecznie na chef shopa, ponieważ tam są super, ale to super rzeczy. Trzymajcie się, na razie. Elo, pa, pa.